Kilkadziesiąt koncertów, w tym szczególny Ladies Night, perełka tegorocznej edycji. Ale też szereg gwiazd polskiej sceny muzycznej, które z bluesowym repertuarem nie pojawiają się na estradzie zbyt często. 15. Suwałki Blues Festival, realizowany we współpracy z norweskimi partnerami, zapowiada się co najmniej intrygująco. Suwałki Blues Festival po dwóch pandemicznych latach wraca na właściwe tory, informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. I pojedziemy. Pojedziemy 4 dni mocnego, fajnego grania. Ten projekt, o którym pan dyrektor tutaj mówił, oczywiście on już powinien być zrealizowany. Za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się ten termin realizacji tego projektu przesunąć. Na jedno to dobrze wyszło, bo to są środki finansowe, które zawsze musiały być wyasygnowane z budżetu naszego miasta, a tutaj oczywiście z tego projektu będzie można zrealizować praktycznie prawie cały festiwal. Suwałki Blues Festival to ciągle taki projekt, który ewaluuje. Rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy już od szeregu lat, jak ten festiwal wzbogacić jakimś wydarzeniem muzycznym, troszeczkę nie takim otwartym, bezpłatnym. I w tym roku wychodzimy z taką propozycją, żeby ten ostatni dzień, 10 lipiec, żeby był wzbogacony o imprezę muzyczną zorganizowaną w Suwałki Arena. Świetny obiekt, na którym nie tylko odbywają się imprezy sportowe, ale również i różne inne typu muzyczne. I chcemy zaprosić fanów bluesa i nie tylko, naszych mieszkańców, turystów, gości do delektowania się pięknym brzmieniem z udziałem pań. Ja liczę ten rok, w którym nie było festiwalu, jako ten rok, w którym byłem bluesowo na Suwalszczyźnie, więc mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście dla mnie przynajmniej 15. edycja. Różniąca się od tych poprzednich nie tylko metodą finansowania, ale także kształtem artystycznym, który ten kształt finansowania poniekąd wymusił, ale myślę, że dzięki temu nabrało to jakiejś oryginalności. O szczegółowym programie opowie lepiej ode mnie Bogdan Topolski, bo on tak naprawdę programował w te 4 dni. Ja bym tylko chciał Państwu zwrócić uwagę na to, że to jest taki festiwal, który obliguje artystów polskich do tego, żeby przygotowali coś specjalnego, coś odbiegającego od ich, że tak powiem, takiego standardu koncertowego, że nie są po prostu w trasie i to jest jeden z przystanków na trasie, ale to jest wydarzenie. No, nie od rzeczy również przypomnieć, że Suwałki Blues Festival są uważane za największy polski festiwal bluesowy na świeżym powietrzu, odbywający się. Niewątpliwie jest to też jedno z największych tego typu wydarzeń w tej części Europy. I to jest, zresztą Bogdan może to potwierdzić, że artyści dopominają się, zapisują się, że tak powiem, w kolejce na 2 lata z wyprzedzeniem, żeby wystąpić na Suwałki Blues Festival, bo jest to traktowane jako swojego rodzaju wyróżnienie. O, osiągnęliśmy ten poziom, tę klasę, która nas upoważnia do tego, żeby na suwalskich estradach wystąpić. Taką polską klamrą spinającą w tym roku ten podstawowy program czwartek, sobota, są dwa wydarzenia, które są wydarzeniami absolutnie premierowymi. Pierwszy koncert nosi tytuł, który zaczerpnęliśmy z płyty Sławka Wierzcholskiego, wydanej przed już prawie 20 laty, który to tytuł brzmi Blues mieszka w Polsce.
I na potwierdzenie tego udało się organizatorom pozyskać pod to właśnie hasło, pod ten sztandar, no grono znakomitych artystów, którzy na co dzień nie są kojarzeni z bluesem, ale tak jak to stwierdził wiele, wiele lat temu Muddy Waters w swoim słynnym songu, że blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem. I choć oni są bardziej kojarzeni z klimatami rock'n'rollowymi, to wyrośli na bluesie. Blues jest tą podstawą, tym przedszkolem, tym żłobkiem nawet, który pozwala nasiąknąć wyobraźni artysty takim właściwym pulsem, który później przerada się w rock'n'roll. I ten koncert Blues Mieszka w Polsce to, tak jak już pan prezydent wspominał, nazwiska bardzo cenione, znane, czyli Małgorzata Ostrowska, Kasia Kowalska, Lora Szafran, to panie, i panowie Krzysztof Cugowski oraz poniekąd autor hasła głównego tego festiwalu, czyli Sławek Wierzcholski. Towarzyszyć im będzie zespół pod kierunkiem artysty nam bardzo znanego i wielokrotnie prezentował on swoją sztukę i artystów zagranicznych zazwyczaj, którzy mu towarzyszyli, a tym artystą jest pan Łukasz Gorczyca. Związany zresztą poniekąd z tym miejscem, ponieważ jego żona i jego dzieci są, można powiedzieć, suwalczanami, także mamy jeszcze dodatkowy suwalski akcent. I to jest specjalnie program przygotowany tylko na ten jeden raz, na czwartkowy wieczór, pierwszy koncert otwierający nasz festiwal. Odmiennie niż dotąd, koncert otwarcia będzie ogólnodostępny. Zaplanowano go na 7 lipca, a zaproszeni artyści w niecodziennym dla siebie i swych fanów repertuarze pojawią się na scenie w Parku Konstytucji 3 maja. O 18 support zagra formacja Niebo. To będzie autorski materiał właśnie Roberta Lubery, który dzisiaj też prowadzi zespół Piotr Nalepa Breakout Tour z naszą orkiestrą symfoniczną właśnie o 19 na rozgrzewce. Chciałbym też jeszcze wspomnieć, że dostałem też takie informacje od Łukasza Gorczycy, że zespół akompaniujący ze względu na jakość festiwalu też na pewno w swoim składzie będzie miał znanych muzyków. Na pewno będzie Grzegorz Kapołka i na pewno będzie Jacek Dewódzki, także to też kolejne znane nazwisko. Myślę, że ten koncert będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Zresztą koncert odbędzie się już w czwartek pierwszego dnia na dużej scenie plenerowej właśnie w Parku Konstytucji 3 maja. Myślę, że to też będzie taki dość mocny akcent. I tutaj jeszcze chciałbym też wspomnieć, że właśnie artyści, specjalni goście tego koncertu też bardzo się zaangażowali w ten projekt, chcą zaśpiewać, wybrać utwory bluesowe, które bardzo lubią, kochają. Także to będzie specjalny i wyjątkowy koncert, myślę, dla wszystkich. Tuż po Niebo swój kunszt w niecodziennym repertuarze zaprezentują, można powiedzieć, tytani polskiej sceny. Natomiast ta klamerka zamykająca to jest sobotni wieczór, koncert Śląskiej Grupy Bluesowej, zespołu uznanego za najznakomitszego eksponenta tego kierunku muzycznego, który jest u nas nazywany śląskim bluesem. Czy słusznie, czy niesłusznie śląskim, w każdym razie to jest ten rejon, w którym urodziło się, wychowało i zdobyło status prawie gwiazd wielu znakomitych muzyków, którzy z bluesem są bardzo związani. Śląska Grupa Bluesowa grupuje w sobie wirtuozów, bo wszyscy niemal oni, członkowie tego zespołu, byli wyróżniani jako najwybitniejsi artyści bluesowi w swoich kategoriach przez czytelników kwartalnika Twój Blues. Ale dodatkowo jeszcze w tym roku
na Suwałki Blues Festival postanowili dokooptować do swojego składu zasłużonego śląskiego wokalistę i bandlidera, kompozytora, także Romana Pazura Wojciechowskiego, który kończy 70 lat i to 70-lecie podkreśla nową płytą, która wkrótce się ukaże, a także specjalnym przygotowanym repertuarem na suwalski wieczór. Grono artystów, którzy pojawią się na scenach 15. edycji Suwałki Blues Festival, zdeterminowane zostało przez muzyków polskich i norweskich. Pojawią się również goście z Litwy. Będą to najlepsi wykonawcy litewscy i norwescy, ale nie tylko, będą zespoły zaprzyjaźnionych festiwali. Będzie Erik Slimzal, w składzie którego gra na Hammondach, na organach Hammonda Bartek Szopiński, znany i ceniony muzyk z Polski, który mieszka w Norwegii. Będzie Rita Engedalen, będzie Notodden Blues Band z miasta Notodden, będzie Spoonful of Blues, nazywany królem bluesa Reidar Rasmussen i Knut Reyesrud w takim ciekawym projekcie, w zasadzie jednoosobowym, akustycznym, na gitarze akustycznej. Knut Reyesrud już wcześniej występował dwukrotnie na festiwalu i jest to jeden z największych muzyków bluesowych w Norwegii, najbardziej znany. Chciałbym powiedzieć o dwóch zespołach litewskich, Bluesmakers, który występował dwukrotnie na naszym festiwalu, oraz specjalny projekt przygotowany przy okazji festiwalu i na festiwal suwalski Rob and Bielkin Duo, w składzie którego jest Aleksander Bielkin, lider zespołu The Road Band. Oprócz tego mniejsze zespoły z Polski i z Litwy, na pewno też będzie spora reprezentacja zespołów suwalskich. Nowością, która niewątpliwie zostanie doceniona przez mniej doświadczonych muzyków, będą warsztaty. Będą to warsztaty specjalnie przygotowane pod projekt. Młodzi muzycy suwalscy będą pobierać nauki u muzyków norweskich i ten cały warsztaty zakończą się takim finałem, koncertem wspólnym na placu Marii Konopnickiej. Nie zabraknie też elementu konkursowego. Chciałbym też jeszcze wspomnieć o Polish Blues Challenge. Wracamy do kwalifikacji. Myślę, że w połowie maja ogłosimy regulamin i czekamy na zgłoszenia. Wybierzemy piątkę zespołów, które wystąpią w ramach festiwalu i zespół, który wygra, otrzyma kwalifikację do udziału w European Blues Challenge 2023. Prócz tego oczywiście pojawi się kolejna gwiazda na Chłodnej. Tradycyjnie na ulicach Suwałk pojawią się kultowe Mazdy. Uczestnicy tegorocznego rajdu MX Piątek przygotowują specjalnie na tegoroczną edycję coś więcej. Po ubiegłorocznym festiwalu, kiedy pan prezydent wręczył im przedstawicielowi, czyli komandorowi rajdu suwalski upominek, zobowiązałem komandora rajdu do tego, żeby zrewanżował się miastu i festiwalowi. Myślałem, że to będzie żart. Tymczasem, to jest mój przyjaciel od lat zresztą, on się tak tym ożywił, że nie dość, że pożyczył ode mnie mojego Stratocastera i przez ostatnie 6 miesięcy ćwiczy, że wynalazł w składzie tych towarzyszących mu kierowców i kierowczyń kogoś, kto gra na perkusji, na basie, jedna pani śpiewa. No i zamierzają rzeczywiście zaprezentować jakąś swoją własną sztukę specjalnie na okoliczność naszego festiwalu. Będzie również parada motocykli, będzie również koncert na platformie mobilnej. Także wracamy do wszystkich dobrych, sprawdzonych naszych tutaj elementów i części festiwalu i zapraszam na naszą stronę internetową. Tam będzie już cały program. Jeżeli czegoś tylko nie będzie, to będziemy, że tak powiem, aktualizować i na bieżąco dodawać. Suwałki Blues Festival 2022 zostanie zamknięty wyjątkowym, ale też i płatnym koncertem w Suwałki Arenie. Będzie to niewątpliwie duże wydarzenie muzyczne. To jest taka koncepcja, żeby pokazać, że
Blues jest kobietą, panie i panowie, tak naprawdę. Bo blues ma w sobie niezwykłą elastyczność. Raz jest poważny, raz jest wesoły, raz refleksyjny, raz smutny. Takie jak życie, a nasze życie składa się z tego, że jest nas, są te dwie, ten Mars i Wenus, prawda? Ta relacja wieczna. I my sobie pomyśleliśmy, że może należałoby przekonać nas samych, a także publiczność do tego, że blues jest tą bardzo istotną częścią naszego społeczeństwa. Zazwyczaj blues jest utożsamiany z czarnoskórym mężczyzną, smutnym, siedzącym na ganku swojego zrujnowanego szałasiku i żalącego się na swój los ze swoją nie zawsze dobrze nastrojoną gitarą, a tymczasem blues ogarnia nas wszystkich. I te wspaniałe kobiety zademonstrują całą potęgę tego kobiecego przekazu, kobiecego pulsu, kobiecego kołysania. Część Polska to znakomite trio młodych polskich wokalistek. Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska i Paula Wolski przybrały wprawdzie obcojęzyczną nazwę Ornery Broad, ale są artystkami związanymi od kilku, bo nie są to, bo to są młode osoby, dlatego mówię, od kilku lat z polskim środowiskiem bluesowym i rockowym i też przygotowują na tę okazję specjalny program. Drugą część tego wieczoru wypełni jedna z najbardziej znanych europejskich gitarzystek i wokalistek bluesowych, fińska artystka Erja Littinen, która zdobyła wiele nagród i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Jest i wyróżnia się tym, że nie jest to tak zwana ciekawostka. O, kobieta gra na gitarze i śpiewa i jest atrakcyjna, bo zazwyczaj gitara jest przypisywana w bluesie mężczyznom. Erja jest pełną emanacją świetnej bluesowej energii właśnie w tym kontekście gitarzystka, wokalistka. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, przed laty była na Suwałki Blues Festival Dana Fuchs, ale Dana Fuchs była bez gitary. Ona śpiewała. Ale była Anna Popowicz, znakomita artystka wywodząca się z Bałkanów, która w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest uważana za jedną z najważniejszych artystek bluesowych w ojczyźnie bluesa. Erja Littinen wkrótce zapewne też taki status osiągnie, choć będzie niezwykle jej trudno, bo ma ten kraj osobę, która jest uważana w tej chwili za królową bluesa w Ameryce. I ona wystąpi na Suwałki Blues, Ladies Blues Night. Shemeika Copeland, panie i panowie. Artystka, która zdobyła nagrodę Grammy, która wielokrotnie była nagradzana w kategorii najwybitniejszej wokalistki i osobowości muzycznej przez Blues Music Awards. Chcieliśmy, żeby połączyła się z nami dzisiaj w wizyjnie i przywitała się z Państwem, ale jest ogromnie zajęta, nie może. Jutro występuje jako główna gwiazda koncertu awizującego Dzień Jazzu na świecie. Koncert transmitowany na cały świat z sali posiedzeń ONZ-u w Nowym Jorku. I tam główną gwiazdą jest właśnie ona, Shemeika Copeland. I ona ze swoim programem zakończy wieczór Ladies Blues Night 10 lipca w Suwałki Arena o godzinie
której zaczynamy? 18. A jak sądzę, Szymika wystąpi gdzieś koło 20:30. Pełen program Suwałki Blues Festival dostępny jest już na stronie festiwalu. Wkrótce dowiemy się, jak będą wyglądały koncerty klubowe. Pozostaje rezerwować czas i planować udział w jubileuszowej edycji imprezy, która przez 4 dni będzie sycić nasze zmysły niezwykłą muzyką i energią.